robi w Londynie w RMF FM, bo już za tydzień koncert Top Music Wembley, na którym wystąpi m.in. Sylwia Grzeszczak. Masz wielu znajomych w Londynie? Mam paru znajomych w Londynie. Cieszę się, że mogę mieć tam taką metę, do której mogę wracać. Jeśli chodzi o właśnie jakieś takie spotkanie się na kawę czy zakupy, no to jest bardzo fajne. Co się kupuje w Londynie, Sylwia? Przyznaj się, co ostatnio kupiłaś? Klasycznie Primark. Tam jest wiele rzeczy po fajnych cenach i zawsze jak jestem, to wlatuję do tego sklepu i chodzę z siatkami. Iloma siatkami? No, ostatnio jakoś tam nie przesadzam, bo parę razy już byłam jednak w tym sklepie, ale zazwyczaj coś dla rodziny zwożę. Aha. 4 siatki w prawej ręce, 7 siatek w lewej ręce. Aż tak nie. Grałaś już w Anglii nieraz. To jak to się robi w Londynie? W ogóle ja uwielbiam koncerty i na każdym koncercie jest inaczej. Zawsze coś z tego koncertu, jakieś takie wyciągam inspiracje. Bardzo lubię grać, bardzo. Czy to jest właśnie koncert w Polsce, czy za granicą. Zawsze przyjeżdżam podekscytowana, pełna takich emocji pozytywnych. Cieszę się naprawdę, że ten koncert odbędzie się w Londynie i to już, za chwilę. Co jest najmocniejszym skojarzeniem z miejscem Wembley dla ciebie? Teraz? No. Najfajniejszy koncert w tym roku. Czyli Top Music Wembley, 19 dzień kwietnia, niedziela i wspaniałe polskie gwiazdy, m.in. Sylwia Grzeszczak. W programie w RMF FM Jak to się robi w Londynie? Rozgrzewamy się przed wielkim koncertem Top Music na Wembley, na którym m.in. zagra i zaśpiewa Sylwia. Nagrałaś piękną piosenkę z chórem Sound and Grace. Opowiadaj. Tak naprawdę ten utwór znalazł się na płycie Komponując Siebie już jakiś czas temu. Fani znają wersję pierwotną, ale nagrywając już od dłuższego czasu w studiu moje kolejne utwory, nowe piosenki, cały czas jednak ta piosenka chodziła mi po głowie, cały czas nie dawała mi spokoju. Fani pytali, czy będzie to kolejny singiel. No i jakoś tak się stało, że w nowej aranżacji jako właśnie singiel radiowy trafił tutaj do rozgłośni. Z takim chórem, jak to się śpiewa? Ja bardzo lubię chóry. Bardzo często wymyślam właśnie na płycie takie gęste harmonie. Także cieszę się bardzo z tej współpracy. To w takim razie premierowo w RMF FM Sylwia Grzeszczak, Zapowiedz. Kiedy tylko spojrzę. Już wiem, kiedy tylko spojrzę. Jest to wszystko, czego szukam. Wszechświat, którego my częścią jesteśmy dziś. I w morzach ulotnych dni wyspa to ja i ty.
rapem Jak to się robi w Londynie. Dzisiaj przymierzamy się do tego gigantycznego koncertu Top Music Wembley, na którym wystąpi m.in. Sylwia Grzeszczak. Już coś nuci. Co nuci? Tak, coś tam nuci. Robiego Williamsa Phil. Byłaś kiedyś na koncercie? Widziałaś go? Niestety nie. Bardzo charyzmatyczny i chciałabym zobaczyć na żywo, w jaki sposób zachowuje się na koncercie. Ale jak już tak zaczęłaś nucić, nie no Sylwia, ja cię muszę prosić. W imieniu wszystkich słuchaczy. Proszę cię, zanuć nam chociaż fragment refrenu tego Robiego Williamsa. Prosimy. I just wanna feel real love, feel the home that I live in. 'Cause I got too much life running through my veins, going to waste. Absolutnie na żywo, cudowny wokal. No to Sylwia, no jak już tak zachwalałaś tego Robiego Williamsa, jak już go tak pięknie zaśpiewałaś, to może zapowiesz go w takim razie. To w takim razie dawaj, Robbie Williams Phil.